bardzo szybko, żeby nie burzyć całkowicie nastroju, kilka instrumentów, bo byliśmy proszeni o taki niewielki pokaz instrumentów akustycznych, starych bardzo, archaicznych, ale też instrumentów nowych. Cały czas buduje się instrumenty i to nie tylko elektroniczne, ale również i akustyczne. Nigdy nie przerwano konstrukcji instrumentów. Osobiście powątpiewam w ewolucję instrumentów. Raczej to jest tak, że genialni konstruktorzy co jakiś czas padają na świetne nowe pomysły i pojawiają się nowe instrumenty. Więc nie patrzcie Państwo na tą prezentację jako na przedstawienie historii instrumentów. Też nie czas i nie miejsce, ale kilka takich, które gdzieś tam przy okazji grania ambientu, niezależnie od tego, czy korzystamy z komputerów, z sampli terenowych, czy selektora akustycznych źródeł, to zawsze gdzieś odnosimy się do tych archaicznych dźwięków i kilka z nich pokażę w takim wielkim skrócie, może uda się też zaprezentować i potem oczywiście następne ekipy i artyści. Zaraz może się uda wizualizacja, ale tak, zacznę od tego największego instrumentu, który użyłem na początku. Warto może wiedzieć, że to jest z rodziny największych fletów na świecie. Nie jest ani, nie gra się ani w poziomie, ani wzdłuż, czyli nie jest, jak to się mówi w muzykologii, w nazewnictwie instrumentów, flet poprzeczny albo podłużny. Generalnie, jak widzieliście Państwo, gra się na nim, trzymając go pionowo. To się nazywa fujara dietwiańska, zazwyczaj tu są uśmiechy, ale tak się nazywa, fujara pasterska. Jest zbudowana z bzu czarnego i to jest w ogóle specjalite, że tak powiem, Europy Środkowej. To jest coś, co ludzie z całego świata zaczynają wywozić ze Słowacji, bo tam wymyślono ten instrument. To jest rodzaj fletu prostego, blokowego, ale ma tylko 3 otwory palcowe, więc jest świetny dla leniwych muzyków i nie trzeba pamiętać tam tych 6 jeszcze z tyłu i tak dalej. I to jest cała rodzina instrumentów robionych z bzu czarnego i gdzieś ta śpiewność tego instrumentu unosi się też w nagraniach elektronicznych, szczególnie takich, które wykorzystują instrumenty dęte. Dlaczego tak jest, to może na jakichś warsztatach, a w tej chwili pokażę jeszcze z tej samej rodziny flet, który jeszcze się bardziej nadaje dla jeszcze bardziej leniwych muzyków. Oczywiście to jest żart. Miałem tu mieć pomoc, ale... Ale jest, dobrze, to pomoc nadchodzi. To jest taki instrument, który w ogóle nie ma żadnych otworów palcowych. Po prostu rurka. Więc świetnie, bo nie trzeba już nic pamiętać. No i gra się mniej więcej tak na tym. I tak dalej. To takie zaśpiewy tradycyjne to zaprezentowałem, ale można w bardzo różny sposób grać na tym instrumencie. Ponieważ pokazałem największy, najbardziej leniwy instrument, to pokażę też z tej samej rodziny najmniejszy instrument, jaki prawdopodobnie robi się z bzu czarnego. To jest coś, co nazywa się pistiała handrarska na Słowacji. Ma tylko 2 otwory, jeden taki pod spodem i gra się tak. No i tak dalej. Melodii się na tym niespecjalnie wygrywa, ale do czego to służyło? Zainteresuje może ekologów, ponieważ w dawnych czasach tym dźwiękiem takim i powtarzaną melodią, czy też rytmizacją zawiadamiano
całe wioski, że nadchodzi gość, który zbiera wszystkie odpady, takie szmaty, papiery, takie rzeczy. I w związku z tym to był ten sygnał, który wyganiał ludzi z chałupy i różne rzeczy mu tam. Jeszcze raz, ale jak będę miał jedną rękę, trzecią rękę wolną, to się może uda. Teraz tak, co my tam mamy? Piściały już były, prosimy na następne. Właśnie tak jest. Jest pod ręką, więc dobrze się składa. Część instrumentów nie trzeba robić w ogóle. Nie trzeba nic w nich robić. I pokażę takie instrumenty, które się zbiera, ewentualnie podnosi tylko z ogniska. Troszkę w innej kolejności, ale pokażę i to nie do mikrofonu. Trąbę, która jest zbierana na plaży, czyli konchę, czyli muszlę po prostu. Tłucze się tylko jej końcówkę i gra to mniej więcej tak. Co ciekawe, używa się tej trąby daleko od oceanu, bo w Tybecie, w Nepalu, w świątyniach buddyjskich jest to trąba sygnałowa. Też w tej strefie używa się bardzo takiej tajemniczej i budzącej grozę wśród wielu ludzi. Trąbka rytualna tybetańska z kości. Często bywa z kości ludzkiej, z tego odcinka tutaj. Brzmi tak, zrobię to tylko raz, ponieważ nie powinno się grać zbyt wiele na tej trąbce. Nie jest jakiś fascynujący dźwięk, ale ci, którzy go słyszą, wiedzą, że w niedalekiej odległości odbywają się dość takie ezoteryczne, tajne rytuały. Brzmi to, jeżeli usłyszycie coś takiego w okolicy, to uciekajcie raczej, nie podchodźcie. Także miejcie oko na takie dźwięki. Tak, i żuchwa jelenia. To jak macie myśliwych w rodzinie, czego nie życzę, ale zdarza się. To różne jakby elementy żuchwy, czyli tego, co się znajduje w paszczy jelenia. Innych, nie tylko tego jelenia polskiego, ale bardzo często w muzyce wykorzystuje się elementy kości renifera. To jest tabło, po prostu pocieramy o te zęby, dlatego warto mieć wszystkie zęby, nawet i potem już w formie instrumentu. No i też można zbierać instrumenty pod drzewami i to jest gotowa grzechotka. Ale takie grzechotki leżą w Afryce pod drzewami. Świetna rzecz, bo można sobie co jakiś czas pozyskiwać nowe. Z tych rytualnych instrumentów często używa się pochodne dźwięku, które wydają w ambiencie w formie dronów. I to na przykład taki aborygeński, czyli rdzennych mieszkańców Australii wiatrak. Nie wiem, czy tu będzie dostatecznie słychać, ale spróbujmy. To jest znakomita rzecz. W studiu po nagraniu wychodzi coś naprawdę bardzo interesującego. Raczej nie da się tego na komputerze zastąpić w formie całkowicie elektronicznej. I coś, co nazywa się czuringa, występowało w paleolicie także na terenach dzisiejszej Polski.
też do dzisiaj taki przedmiot rytualny. Mam nadzieję, że się nie zahaczę. Ci, którzy mają dobry słuch, albo pracują w studiu, albo zajmują się muzyką, to wiedzą, że tego rodzaju dźwięk niesie bardzo wiele możliwości studyjnych. My takie rzeczy cały czas używamy w swojej muzyce, ale w takich nagraniach już studyjnych. Dobrze, teraz mamy inne instrumenty bliższe, bo to była Australia, ale bardzo szybko spieszę się, bo obiecywałem, że to będzie streszczenie. To na Słowacji takim narzędziem magicznym, ale też i na terenach Polski są terkotki, które przeszły do myślistwa jako zabawki dla dzieci, ale kiedyś służyły do odstraszania złych mocy, więc odstrażmy. Tylko złe moce, żeby się nie przestraszyły zbytnio. Także jak widzicie, noise można też robić za pomocą kawałka drewna. Dobrze. Terkotka. Bębny. Tutaj stosowałem już w czasie koncertu, żeby wyprzedzić pokaz. Bębny nie muszą być takie, jak wszyscy znają, czyli membrana i stukanie tam rękami, czy też uderzanie pałkami. Membrana może być inaczej wprawiana w ruch i to jest właśnie taki bęben. To jest bębenek, z niego wychodzi nić. Akurat jest żyłka, żeby gdzieś nie wylądowało komuś na głowie. I instrument, który w Indonezji, w różnych miejscach jest używany. I stosowałem też bęben szczelinowy, taki rodzaj bębna szczelinowy. Ten jest akurat koreański, jak słyszeliście Państwo. Też kawałek drewna ze szczeliną niewielką, taką, a dźwięk ma naprawdę donośny. Służy do w świątyniach koreańskiego buddyzmu do bardzo mocnej praktyki i medytacji, ale w ruchu i nim się wybija różne rytmy, gdzie całymi dniami, a czasami tygodniami uczestniczą w takim treningu. On jest bardzo mocno energetyzujący, do tego stopnia, że trzeba kilka miesięcy wychodzić z takiego treningu, który nie jest wspomagany żadnymi substancjami, jest tylko dźwięk i rytm. No i oddech oczywiście. Tak, i ulubione instrumenty wielu ludzi, instrumenty, które nazywają się ogólnie drumlami, ale żeby pokazać coś oryginalnego, no to oczywiście najpierw zaprezentuję te wersje metalowe. A potem coś, co zapoczątkowało w ogóle drumle. To jest taka drumla z Syberii. Zobaczycie Państwo, jak można za pomocą kawałeczka metalu różne dziwne dźwięki wydawać. I tak dalej. To jest też mały przedmiot, a o dużej możliwościach brzmieniowych. To jest metal, ale drumle nie zaczęły się od metalowych, zaczęły się od drewnianych i od bambusowych, co mało kto wie. Oczywiście brzmią troszkę słabiej, w sensie jakby natężenia dźwięku, natomiast mają
swoją taką specyfikę fajną. To są instrumenty nietrwałe, tak jak organki, po paru mocniejszych setach trzeba wymieniać. Co my tam dalej mamy? Stosowałem dzwonek rytualny Dirbo. To jest taki dzwonek, ale też żebyście Państwo coś wynieśli poza tym, co na ogół wszyscy wiedzą. Tybetański dzwonek do rytuałów buddyjskich, ale tak jak bębny nie muszą być okrągłe i uderzane rękami, tak dzwonek nie musi wcale być używany w ten sposób, że się go uderza z zewnątrz albo że serce uderza, ale można go wprawiać w ruch tak, dźwięk. Pękły szklanki, ale szkoda, żeby to dużo kosztować. Czynele tybetańskie, prezentowałem tutaj takie czynele, to już nie będę do nich wracał. No i daksofon. Daksofon bardzo chciałem Państwu pokazać i na tym będę powolutku ukończył, żeby następne ekipy mogły wejść na scenę. Z daksofonem przechodzimy do tych instrumentów nowych zupełnie, czyli instrument, który nigdy wcześniej nie istniał, nie jest prehistoryczny, nie ma 100 lat, ma nie wiem, 30 lat chyba mniej więcej w ten sposób. Niedawno zmarł jego konstruktor. Daksofon oznacza, to jest taki człowiek, który odkrył ten instrument i go zbudował. Był Niemcem i nazwał go od nazwy niemieckiej borsuka. Więc czy Państwo wiecie, że borsuk wydaje bardzo dziwaczne i przerażające dźwięki podczas zalotów miłosnych, ale to takie, że po prostu włosy stają dęba i chcielibyśmy uciekać. I to tylko właśnie wtedy. On jest taki poczciwy niby, ale jak się dorwie do już pieśni, to naprawdę robi to znakomicie. No i dźwięk tego daksofonu przypomina właśnie to. Są miłośnicy daksofonu, są ludzie, którzy twierdzą, że należałoby zakazać budowy takiego instrumentu. Ja Państwu pokażę tak na szybko, po prostu mniej więcej jak ten dźwięk się wydobywa, jak on wygląda. Potrzebuję na to minutki. Studyjny oczywiście to się troszkę inaczej robi. I do uruchomienia daksofonu potrzebny jest smyczek. I brzmi to mniej więcej tak. Ten dźwięk jest zazwyczaj przetwarzany elektronicznie, czyli jakby nie idzie tak jak w tej chwili, że jest tylko mój głos, ale idzie na pogłosy różnego rodzaju, tak jak z gitarą elektryczną się to robi, gitara elektryczna też sama nie gra, więc tu nie ma nic jakiegoś tajemniczego i wtedy ten dźwięk rzeczywiście daje takie walory trochę jakby ludzkiego głosu, a trochę właśnie bardzo odjechane. Jeszcze zapomniałem, bo druna się na ogół podoba, to jeszcze pokażę jedną, to jest indyjski patent, taki troszkę o innej budowie, też metalowy, ale w innym kształcie i jest taka
dość donośna i mocna. W dawnych filmach rysunkowych, jak pszczółka Maja skakała, to nie robiono tego na komputerze, tylko siedział pan za mikrofonem i to ta pszczółka, czy tam Gucio, czy ktoś inny, już nie pamiętam, dość było dawno temu, Dobranocki oglądałem dość dawno temu, roił tak. Robiono to głównie w studiu udźwiękowania filmów rysunkowych Bielsku-Białych. Było tam bardzo dobre studio i pan Otto Karbalcy był jeden z takich nieżyjących już dźwiękowiec, który robił znakomite rzeczy, na przykład przedstawiał armię w ten sposób, że brał gazetę i robił szu, 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 szu. I ludzie słyszeli, że armia idzie. Mówię to wszystko dlatego, że cała muzyka, którą się gra na scenie, jest pewnego rodzaju mistyfikacją. I to nie tylko wtedy, jak się używa komputera, ale również wtedy, kiedy się używa instrumentów akustycznych. Różnicy w samej muzyce jakby nie ma, bo substancja muzyki, nie chcę powiedzieć, że coś jest lepszego czy gorszego, ale tak samo można budować rzeczy elektroniczne jak akustyczne i one zawsze służą do tego, żeby wykreować coś, co się chce wykreować. No jest pytanie oczywiście o to, co kto lubi, ale to jakby jest już inna historia. I już kończę tą prezentację, ale jeszcze zapomniałem jednego bębna też, który używa się, widziałem, że podobał się Państwu ten bęben taki, a ten jest taki. Zamiast nosić ze sobą zestaw duży czyneli perkusyjnych, 2-3 rozmiary takich instrumentów, to jest Ameryka Południowa, ale już zrobiony dla muzyków występujących na scenie, nie taki ludowy, tylko troszkę przerobiony do tego, żeby można było powtarzać ten dźwięk. Z takim ogonem ta membrana tu sobie drga, nie uderza się w nią w ogóle. To się nazywa Thunderbox, no czyli coś od uderzenia pioruna. No i przedostatni już instrument, też bęben i też właśnie membrany się nie uderza palcami. Jest założona struna, tak jak w tym, którym kręciłem, ale tu znowu ta struna gra, to jest patent indyjski. W czasie koncertu gongi, bo gongi wcale nie muszą być okrągłe, nie muszą być wielkie, nie muszą być takie, jak używa się w teatrze, czy nagminnie różne osoby kupują duże gongi, żeby leczyć się tymi gongami, co oczywiście to jest osobna historia, ale to jest gong z Birmy. Cały tutaj zestaw takich gongów, który naocznie można się przekonać, że fala dźwiękowa jest fizyczną falą, bo siła odśrodkowa przez nakręcenie tego gongu powoduje, że wyrzuca ten dźwięk i wrzucimy go w Państwa stronę, żebyście poczuli bez mikrofonów, jak to brzmi. By się zdziwili, gdybyście Państwo chcieli powiedzieć, że wszystkie są okrągłe i brzmią w znajomy sposób. No i chciałbym bardzo podziękować za cierpliwość, za wysłuchanie w środku
że tak powiem, setów takich bardzo klimatycznych, ale Przemek się uparł, że tak ma być, więc my to zrobiliśmy. Chcę zaprosić Państwa też, jak się zainteresujecie takimi rzeczami, to oczywiście całe ciężarówki takich instrumentów od wiosny będziemy prezentować na znowu w cyklu warsztatów. Trzeba nas szukać głównie w internecie najlepiej. I zapraszam wtedy w troszkę w innych warunkach, nie przeszkadzając w muzyce następnych zespołów, bo te instrumenty wymagają jakby skupienia, posiedzenia trochę z nimi, popatrzenia, posłuchania i większej ilości przestrzeni i czasu. Bardzo dziękujemy Karpaty Magiczne, Anna Nacher, Marek Strzyński. Dziękujemy Przemkowi za zaproszenie i się dziękujemy.